Cześć! O jakim rodzaju gniewu mówimy dzisiaj w Ewangelii? Czy chodzi o ten gniew, co przychodzi na nas tak gwałtownie i raptownie? Wypowiadamy właśnie parę słów, tak jak dzisiaj nawet słyszymy je w Ewangelii. O, nie chciałem, przykro mi, przepraszam, i tak dalej. No nie, bo inaczej nie byłoby tej całej sceny, że ktoś może mieć przeciwko mnie coś. Nie, wydaje mi się, że chodzi w tej Ewangelii o coś bardziej długotrwałego, nad czym mamy naszą kontrolę mentalną i do którego powstania sami się w pewien sposób przyczyniamy poprzez nasze zaniedbania. W jaki sposób? Bo jeżeli nas ktoś na przykład zrani, zrazi, zabierze nam coś, co jest dla nas ważne, bo nie da nam tego, co uważamy, że mielibyśmy prawo do tego, różne są sytuacje i każdy ma prawo być. I mieć prawo do uczuć i do wyrażania ich. Jeżeli ja tych uczuć nie wyrażę, a do ich wyrażenia trzeba mieć odwagi, trzeba takiego wyjścia z tego takiego kokona bezpieczeństwa, może ja się nie będę wychylać, to jeżeli ja tych uczuć nie wyrażę, to tak jakbym dodawała ognia tym uczuciom. I one tak u mnie się rozbuchują, 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 i wówczas ten gniew zżera mnie także od środka, ten gniew pochłania mnie od środka, niszczy mnie, niszczy tą relację. Dlatego, gdy widzę ten gniew w sobie, to Jezus mówi: to zobacz, czy twój brat może mieć przeciwko tobie też coś, zanim złożysz ofiarę. To może być tutaj właśnie taka sytuacja, w której coś się zdarzyło. I teraz ja mam przeciwko, ta osoba zrobiła coś przeciwko mnie, ja mam przeciwko niej też coś z powodu tego, co ona zrobiła, ale może być też taka sytuacja, która oznaczałaby, że Jezus mówi, mówienie sobie nawzajem o tym, że coś się złego zadziało w tej relacji, jest odpowiedzialnością po obu stronach konfliktu. Czyli ta inna osoba, mówiąc mi, że coś ma przeciwko mnie, to czyni mi przysługę, bo ja mogę wówczas rozwiązać ten problem, mogę wejść na drogę pokoju, mogę wejść na drogę pojednania z tą osobą. Natomiast gdy mi tego nie powie, nie jestem w stanie. Co na ten temat myślisz ty? Jak sobie radzisz z tym wypowiadaniem uczuć, zranień, niejasności innych spraw innej osobie. Wiem, dla mnie to jest trudne, a jak jest dla ciebie, podziel się ze mną. Cześć.